Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania kolejnego orędzia z Trefontein, przekazanego przez Matkę Bożą do Bruno Cornacioli w 1948 roku. Na ekranie pojawi się odnośnik do części pierwszej tych objawień, dla tych, którzy chcieliby je wysłuchać. Mówi Matka Boża. Jezus doświadcza chłodu i opuszczenia, ponieważ zapomnieliście, porzuciliście i ukryliście Jego miłość. Modlitwy i wizyty w adoracji przyniosą Mu ciepło, ale teraz wszyscy są zimni, i Jezus jest zimny, ogrzejcie Go. To jest Matka, która Was prosi. Kochajcie Go i nie bezczeszczcie Go, sprawcie, aby był kochany przez wszystkich, dajcie przykład, aby Go kochać. On jest zapomniany. Dziewica płacze z mieszaniną łez i uśmiechu. Jezus jest cichy i pokornego serca, drogie dzieci, mój ukochany jest źródłem czystej wody żywej, a jednak jest spragniony. Dziadki, posłuchajcie mojego matczynego serca, które was wzywa. Dlaczego nie odsuwacie się od grzechu? Jeśli będziecie w nim trwać, to doprowadzi was do najstraszliwszej zguby. Będzie on przyczyną bolesnego bólu. Ten ból, jeśli mnie nie posłuchacie, będzie rozdzierał wasze serce. Szczególnie dotyczy to tych, którzy są pełni grzechu i będą się ukrywać przed moim wezwaniem w tych współczesnych czasach pełnych fałszu. Na pewno spadnie na nich zło spowodowane i wyrządzone za ukrywanie rzeczy Bożych. Przypomnijcie sobie z grzesznego świata. Powinni pamiętać, że Bóg będzie trzymać Jego święte oblicze ukryte przed nimi. Ludzie są zniewoleni i chodzą w grzechu, ponieważ brakuje im wiedzy o planach Bożych, które są planami miłości. Pan przeszuka wszystkie serca, aby nauczyć ich prawdziwej drogi do pokoju. Wtedy On uczyni swoją prawdę i plany miłości znanymi ignorantom i wzgardzonym. Naukowcom, którzy poprzez naukę zaprzeczają Jemu, Pan powie, nauka należy do mnie. Do dumnych i bogatych na świecie On wezwie ich do powrotu, aby prowadzili życie odzwierciedlające prawdziwą sprawiedliwość Ojca. Ci, którzy kochają Boga, będą cierpieć, a ci, którzy kochają prawdę, będą prześladowani. Oni się naprawdę narodzili w Chrystusie, aby żyć jak Chrystus, że mogą iść do Boga Ojca. Bóg Ojciec kocha sprawiedliwość, bo On jest sprawiedliwy. Wszyscy muszą słuchać Jego głosu, który jest głosem sprawiedliwości, prawdziwej sprawiedliwości, sprawiedliwości naprawczej i uświęcającej. Obudźcie się do sprawiedliwości i uciekajcie od świata, który ginie w swoim bezwartościowym bagnie. Dzieci, idźcie do Jezusa. To jest Matka, która mówi wam z najsilniejszym bólem w swoim sercu, które jest gorzkie z powodu grzechu w waszym zatwardziałym sercu. Na krzyżu Jezus jest potężnym magnesem. Idź do Niego i nawróć się ze zła, które nieustannie działa, depcząc dobro i prawdę. Każdy do swojego, nawracaj się, aby nawracać innych. Bądź uświęcony, aby uświęcać innych, kochaj Boga, aby być kochanym i uczyć innych Go kochać. Bóg wie wszystko. On chce, abyś żałował za swoje grzechy. Jezus jest prawdziwą miłością i patrzy na wszystkich ze swojego tronu miłości. Z Jego ziemskiego mieszkania, On czeka na zmianę w waszym sercu, z kamienia do serca z ciała. W najwyższym akcie miłości, jest On ukryty w Najświętszej Eucharystii. Dzieci moje, kochajcie Go, On żyje miłością i czeka na waszą miłość. On jest tam i czeka na wszystkich, zawsze tam czeka, aby was zbawić. Jezus pragnie, aby wszyscy zrozumieli, że On chce, aby byli zbawieni.
mój syn jest waszym jedynym zbawieniem. Dzieci, idźcie do niego, żyjcie z nim i bądźcie z nim. Zróbcie to dla mnie, jestem waszą matką, która tak bardzo was kocha. Wszystko stało się nicością, a nicość stała się wszystkim, bo ta nicość jest wszystkim, on was wzywa i chce was zbawić. Idź, nie czekaj. Czy jesteś głodny, czy jesteś spragniony, czy jesteś bez światła? Nie bądźcie nieufni, idźcie do niego. Wiele dusz apostolskich, gorliwych w prawdzie i w miłości przepełnionej wiarą, musi być żywych i aktywnych. Miłośnicy prawdziwej miłości i ci będą musieli znać czasy. Nastąpi potężne trzęsienie ziemi, które wstrząśnie całym ziemskim globem. Dam wam matczyne ostrzeżenie. Nie udawajcie się na wycieczki, ani nie kładźcie się spać, jeśli jesteście w grzechu śmiertelnym. Pojednajcie się w spowiedzi i nie grzeszcie więcej. Nie grzeszcie, moje dzieci. Nie grzeszcie. Bo w jednej chwili zostaniecie wezwani na sąd, a sąd Boży jest nieomylny. Tak, moje dzieci, słońce będzie ciemnieć, gwiazdy będą spadać, ale to nie jest zaplanowane tylko do materialnej części myśli, jest też duchowa część interpretacyjna. Będą to tylko ci, którzy są pełni pychy. Te gwiazdy, które są dumne, spadną, tak jak szatan, kiedy upadł. Módlcie się dużo. Bądźcie pokutnikami, błagajcie na wszystkie sposoby, nie przekraczając rozsądnych granic dozwolonych przez wolę, w każdej okazji, która wam się nadarza, aby czynić pokutę, jest to prośba mojego Syna. Prośba Jezusa, mojego Syna jest łatwa, bo jest wezwaniem do miłości. Pokuta, którą Jezus zadaje, polega na tym, że macie kochać bliźniego i dawać dobry przykład w życiu. Z moim Synem, w Bogu Ojcu, zawsze przebaczajcie, nikogo nie nienawidźcie, nie mścijcie się. Jezus jest sędzą. Śpiewaj hymny radości, w smutku czytaj prawdę i śpiewaj psalmy, w chwilach radosnych i trudnych zawsze się módl. Modlitwa jest tlenem ducha, bądźcie miłosierni i wyrozumiali wobec wszystkich, wprowadzajcie w czyn uczynki miłosierdzia. Te cnoty, w uczynkach miłosierdzia, uzyskuje się, gdy są one poddane woli Ojca. Kochać wszystkich nie znaczy pozwolić im trwać w grzechu lub w fałszywych uczuciach szatańskich. Miłować wszystkich oznacza pozostawać w pokoju z każdym i czynić mu, nawet jeśli jest twoim wrogiem, tak jak chciałbyś, aby on czynił tobie. Macie wiele do wycierpienia z powodu nieroztropności. Stójcie mocno w wierze, bo na tym szatan próbuje sprawić, byście upadli. Kochajcie i przebaczajcie i kochajcie, to matka, która prosi, jestem dziewicą Maryją, matką Jezusa dla was, jestem waszą matką miłości. Przyprowadźcie wszystkich na ratunek, zwycięstwo będzie wasze, a jeśli będziecie żyli zgodnie z nakazem Ducha Świętego, Bóg Ojciec w swoim niebiańskim tronie miłości wzywa was wszystkich na drogę prawdy i zbawienia. Idźcie, nie zatrzymujcie się, to jest droga miłości. Jedynym decydującym ratunkiem jest kroczenie w Słowie Bożym, powrót do czystego źródła Ewangelii.